Witam Was w kolejnym filmiku i będzie to chyba daily vlog. Jest teraz jakaś godzina 8.30 albo chyba 9 nawet, prawdopodobnie już jest 9. Soniek wstała i byłyśmy już na siku tylko na chwilę na dworze i zaraz będę jej dawać jeść. A później dzisiaj planuję też iść do weterynarza, ponieważ mam kupić dla Soni jakieś kropelki przeciwko kleszczom. I może wstąpię do Biedronki, jakby mam tam po drodze. A wieczorem prawdopodobnie pójdziemy na spacerek. Więc też mam pewnie coś z tego nagram. Więc do zobaczenia później. Teraz Sonia dostaje swoje jedzonko. Jest to mięsko z szyjki od indyka oraz żeberko wołowe. Oczywiście też mięsko. I tutaj Soniczka je to mięsko. Chyba jej smakuje. I ono oczywiście też jest gotowane bez przypraw. Już tutaj Soniczka skończyła jeść właściwie. Jeszcze oblizuje miseczkę. Już wróciłam od weterynarza i też byłam przez chwilę w Biedronce na chwilę i tam u weterynarza kupiłam taki preparat. Jest to preparat przeciwko kleszczom i działa on tak, że po prostu te kropelki tutaj przy skórze zakrapia się psu, tego się smaruje tym i to ma działać jakieś 4 tygodnie chyba. Mam taki. I to jest od razu już dostosowane do wagi Soni, więc mam to zużyć całe jednorazowe. Takie. Kolejną rzecz, jaką kupiłam, jest to taki tunel. Jego kupiłam w Biedronce. Za chyba 15 zł i był przeceniony chyba z 30 zł. I ten tunel kupiłam dla Soni, chociaż on jest dla kota. I... Znaczy, nie wiem, nie jestem jeszcze pewna, czy na 100% on będzie dla Soni czy dla Zuzi, ponieważ Sonia ten tunel, co kupiłam ostatnio, to bała się do niego wchodzić. Ale może dlatego, że on szeleści, ten nie szeleści, więc dlatego go kupiłam, bo nie szeleści. Ale jeśli Sonia go nie będzie, jeśli Sonia też będzie się bała do niego wchodzić, to on będzie po prostu dla Zuzi. Bo z kolei moja Zuzia bardzo lubi przechodzić przez takiego różnego typu tunele, więc albo będę go używała dla niej w domu, albo tam na wsi jej położyć, będzie sobie wchodziła jako taką kryjówkę bardzo długą. On wygląda tak, jak tu widzicie, nie będę go już rozkładać. A wieczorem planuję spacerek. Gdzieś pójdziemy z synkiem. Prawdopodobnie na łąki, zobaczymy jeszcze. I jeżeli spotkamy kunderkę gdzieś na osiedlu, to prawdopodobnie z nią też ją weźmiemy na spacer. Ale to jeszcze zobaczę, bo nie wiem, jak wyjdzie. No i na pewno spacerek Wam nagram. Zuzia tutaj sobie siedzi w akwarium. W swojej kryjówce. Tu ma do jedzenia mleczyki. Teraz będę wybierać jakieś smakołyki dla Soni. Ponieważ chciałam je zrobić taki tar, może przeszkód agility. I jeszcze przy okazji posegregować jakieś smaczki, na przykład tutaj przesypę tam do pojemnika te smaczki, to są te rodeo, które dostaliśmy w takiej tarce urodzinowej dla Sani.
I będę chciała, żeby którymiś smaczkami Sonia poćwiczyć z nim coś. A to Soniek bardzo lubi. Jeszcze już nagram tester, ale jutro, nie dzisiaj. Tutaj też zbieram już dla Was denko. Już mam trochę rzeczy do denko właśnie w tym pudełeczku, więc za jakiś czas Wam nagram denko, ponieważ trochę smaczku mi się pokończyło. A tu chciałam przesypać te pedigree, znaczy nie pedigree, tylko te sprawy korego. Ponieważ organizer mam już pusty prawie. Widzicie? Więc te smaczki mogą być tutaj przesypać, bo tak podręcznie się brać. Tak one wyglądają. Tak są trochę. Zrobiłam dla Sanki taki mini tour agility w domu. I zaraz coś poćwiczymy, ale od dawna nie ćwiczyliśmy, więc nie wiem jak jej pójdzie, chyba już zapominała, ale zaraz coś tam poćwiczymy. Wyszliśmy teraz na spacerek. Tutaj widzicie moją i tą dużą kundelkę. I zobaczcie, tutaj już chyba są snopki. Nie wiem, czy tak się to nazywa, bo nie znam się na tym, czy tak. Ale tutaj są. Tam też był jeden numer. Tutaj Soniulę wystawiliśmy na tego snopa. Patrzcie tak tylko na chwilę na filmik. Na zdjęcie jej też są ogólnie z ciekawości, ponieważ chciałam zobaczyć, co będzie robiła. Ogólnie też w tamtym roku chyba. W tym roku na zawsze w zeszłym roku właśnie też ją chyba wystawiliśmy na chwilkę. No i sobie pogląda, bo ona jest mała, to będzie widziała teraz wszystko tak wysoko. Jak się Soniula prezentuje? Możecie napisać w komentarzach. Ty już sobie tutaj wącha wszystko. Obserwuje z wysoka, bo pewnie z takiej wysokości to widzi wszystko. Patrzcie, jak ładnie sobie wącha. Bo jest ciekawa. Co do nas idzie? Idzie tutaj kundelka. No, a nasza widzi wszystko z góry. Siniusia. Jeszcze tak szybciutko pokażę Wam, co ze sobą zabrałam. Mam te smaczki takie osiem w jednym. Tutaj mam też torebkę na przysmaki, ale w niej mam niewiele smaczków, dlatego wziąłam też to opakowanie, ponieważ jakby coś, to chciałam też tej dużej kundelce dać. I tutaj mam miseczkę
na wodę i oczywiście mam do szczerbce wodę. Chciałam też sobie wziąć zabaweczkę, ale niestety zapomniałam, więc jej nie wzięłam, bo chciałam jakąś piłeczkę wziąć i zapomniałam. Więc to jest wszystko, co wziąłam. I tu jest Soniek. Tak, ona poczuła smaczki. Więc może jej dam jednego. Teraz Soniczka dostanie kawałeczek. Tylko urwę i zaraz to wyzwrócę. Nie widzimy takie kury po drodze. No i sobie chodzą. I już idziemy dalej. Kotek po drodze. I my już się z Wami żegnamy. W tym daily vlogu to jest już wszystko. Idziemy teraz spać. Tak widzicie, Soniek już leży. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Oczywiście zostawcie łapkę w górę.